Cześć Daria, co tam u ciebie słychać? Jak się czujesz chwilę po opuszczeniu Willi Miłości? W ogóle masa emocji. Jest mi smutno, z drugiej strony jestem szczęśliwa, że wracam. Z drugiej strony w ogóle nie jestem szczęśliwa, że opuszczam willę, więc masa emocji. Czyli ciężko to opisać, co ty w ogóle teraz czujesz. No, czuję się jak kobieta w ciąży. Okej, okay, no to następnym razem cię o to zapytam, to może wtedy będzie bardziej klarowna odpowiedź. Moja droga, czego nauczyła cię Wyspa Miłości? Ojeju, czego mnie nie nauczyła? Z każdym dniem w ogóle dowiadywałam się czegoś nowego o sobie. To taka największa ciekawostka o tobie. Największa? No, której się dowiedziałaś. Że jestem do bólu szczera. Mm-hmm. Bo zawsze jakoś... tak samo podchodziłam w życiu prywatnym do ludzi i do sytuacji, ale tutaj wyjątkowo często to słyszałam i zaczęłam to kodować i mówię, ty faktycznie. To myślę, że to. I to nawiązywanie z ludźmi kontaktu też mi zostało takie całkiem fajne. Myślałam, że się trochę wyłączyłam przez te lata bycia singlem, ale fajnie. Moja droga, a jak myślisz, jaką rolę pełniłaś na Wyspie Miłości? Bo widzowie nie mają żadnego złudzenia, że pełniłaś tę rolę, którą zaraz ci powiem, ale zastanawiam się, czy ty wiesz o tym, jaką rolę pełniłaś, czy ci powiedzieć? Ojej, nie wiem, musisz powiedzieć. Widzowie twierdzą, że byłaś przyjaciółką wszystkich. A, no to tak, niestety tak. To no i jak tak myślisz, co bycie przyjaciółką zabrało ci? Myślę, że najbardziej zabrało mi możliwość stworzenia faktycznie relacji takiej bardziej romantycznej niż przyjacielskiej. No ale z drugiej strony poznałam świetnych ludzi i no nie żałuję, nie można żałować niczego, prawda? Oczywiście, że nie ma co żałować. W ostatnich dniach na Wyspie Miłości budowałaś relację z Mateuszem, ale zdecydowałaś się nazwać go dość brzydko. Dlaczego się w ogóle na to zdecydowałaś? Ojej, w ogóle bym chciała wymazać tą sytuację. Wiem, że chciałabyś to wymazać, no ale te słowa padły. Wytłumacz się, dlaczego tak było. Ogólnie w willi panuje taki klimat, no jest bromans, tak, Dan z Adrianem. I oni, tak wydawało mi się, że przez pryzmat tego, jak patrzą na mnie każdy nowy facet, który przychodzi i który tam jakoś jest zmaczowany ze mną, będą go tak trochę nastawiać przeciwko mnie. Mhm. I stanie się takim właśnie zjebopodobnym człowieczkiem jak oni. I tak sobie to rozkminiłam i z góry założyłam, że z Mateuszem tak będzie. Ale przeprosiłam go za to. Wymarzmy to. No dobra, powiedziałaś coś bardzo ciekawego, że Dan i Adrian nastawiali przeciwko tobie uczestników. Co masz na myśli? Znaczy nastawiali, no takie miałam przypuszczenie. Mhm. Jako, że no z Adrianem tak to dosyć dziwnie nam się zaczęła znajomość. Ja go wyrwałam na randkę. Wszystko później była moja wina, bo go namawiałam do tam różnych rzeczy. Podobno, gdzie każdy myśli przecież sam za siebie. I oni mnie tak traktowali trochę, no właśnie śmiali się z tego trójkąta i tak dalej. Nie brali na poważnie może tego, co chciałam przekazywać. No nie wiem. To jest właśnie... A dlaczego? Dlaczego oni to robili? Co im to dawało? No, za bardzo nie wiem, jak oni traktują w ogóle tą przygodę w programie. No dobra, no ale jak ty myślisz, dlaczego nastawiali uczestników przeciwko tobie, w cudzysłowie oczywiście? No myślę, że mało może takich osób w życiu spotkali jak ja, bo jestem taka dosyć klarowna z tym wszystkim, co chcę przekazać. Może tak się trochę wystraszyli i chcieli mnie tak na drugi plan. No. A, okej, okay, dobra, w ten sposób. Wracając do wydarzeń na Wyspie Miłości, no to Mateusza odbiła ci Wiki. Jak ty widzisz tak ich relacje? Co ci mówi twoja kobieca intuicja? Intuicja mówi mi, że może nie do końca jest w Wiktorii typie i Mateusza typie Wiktoria, ale bardzo się cieszę, że nie wybrała Adriana. Dlaczego? Myślę, że stać ją na kogoś lepszego.
I tak jak zaobserwowałam ich całą relację od początku, mimo że, no wiadomo, nie byłam też od początku, ale u niej zawsze był on na pierwszym miejscu i no, ona się skupiała tylko na nim, a on właśnie wręcz przeciwnie. Więc myślę, że zasługuje na kogoś, kto też będzie się skupił tylko na jednej osobie, na niej, a nie na wielu i próbował z każdym, nawet z koleżankami, więc... Wow, mocne, mocne. A co sądzisz o wyznaniu miłości Adriana? Bo Adrian chyba dzień albo dwa dni przed twoim odpadnięciem postanowił Wiki wyznać miłość. I co ty o tym sądzisz? Czy to jest coś w stylu, że tonący brzytwy się chwyta? Czy tak. Naprawdę ojej, 100%. Miłość do Wiki? Nie, 100% to było takie... Stwierdził, że to jest ostateczny krok, który może zrobić i skorzysta z niego, a ona rzuci mu się w ramiona pewnie. No nie, to tak nie działa. Czyli nie widzisz tam miłości z jego strony. Tylko bardziej strategię, żeby dotrwać do finału albo jak najdłużej. Może jest coś w tym, z tej strategii zostania faktycznie w programie, ale... On ma taki miszmasz uczuć w ogóle, próbuje tu, próbuje tam. Totalnie nie umiem rozkminić, o co mu chodzi. Te jego dialogi w ogóle są rozbrajające. Ja nie wiem, czy on to wymyśla dzień wcześniej, gdzieś spisuje, później mówi. To jest dziwne. To czego brakuje Adrianowi do porządnego faceta? Ojej, wielu rzeczy. No dobra, to takie trzy rzeczy, które są bardzo potrzebne. Fajnie by było, jakby mówił o swoich uczuciach tak, jak faktycznie czuje, a nie rozkminiał tyle rzeczy naraz, bo to jest bez sensu. O wiele łatwiej jemu będzie, myślę, w życiu, jak będzie mówił prosto z mostu to, co on myśli. Mhm. W sumie to jest taka najważniejsza rzecz. Te inne to są takie głupoty, bo jest taki mało trochę poważny i w ogóle... Dobra, czyli ty nie dajesz żadnych szans, że on z Wiki stworzy parę na Love Island. Bo gdzieś tam widzowie jeszcze się łudzą, że może, a ty będąc tam i będąc przyjaciółką wszystkich, nie uważasz, że to się wydarzy. Ogólnie oni fajnie razem wyglądali i kibicowałam tej parze na początku. Później z biegiem czasu, jak się tak poznaje trochę bardziej ludzi, to po prostu stwierdziłam, że no... Wiktoria naprawdę stać na kogoś o wiele lepszego. No i tu postawmy kropkę. Chodźmy do dwóch najmocniejszych par, czyli do Zuzy i Jarka i Asi i Rafała. Która para jest twoim zdaniem mocniejsza? Ojej, nie mogę wybierać. One, obydwie te pary są w mojej topce. I no oczywiście, no ale która jest... Nie umiem wybrać. Nie umiem wybrać. Udaję, że obydwie są tak silne, czy po prostu nie chcesz nikomu sprawić przykrości? Nie, myślę, że obie pary przeszły dość dużo między sobą tam różnych kwestii i niedopowiedzeń i fajnie im się układa i dlatego są na równi u mnie. Dobrze, no to chodźmy najpierw do Zuzy i Jarka. Tam była scena zazdrości o Nicole. Czy twoim zdaniem Zuza ma się o co martwić? Nie, totalnie nie. Jarek jest 100% zaangażowany w Zuzę. Jego proces w ogóle przemiany w programie też jest super. I nie, totalnie myślę, że Nicole nie jest żadną przeszkodą. Czyli po prostu Zuza miała gorszy dzień, bo ona też tam mówiła, że ma trochę zjazd formy. I to może z tego wynikało. Tak, tak, myślę, że tak. Po prostu... Nałożyło jej się kilka rzeczy naraz i zwątpiła chwilowo we wszystko, ale myślę, że przeszło. Zapomniała. Tam w chwili zwątpienia nazwała Jarka klaunem. Myślisz, że miała trochę racji? O! Ej, jakie ja ci w ogóle plotki sprzedaję. No, ty fajnie, wiesz, fajnie, podoba mi się. Klaunem, no mocne słowo. Ogólnie no mocne, z nią mocne, lubiłam mocne. To to słowo. To właśnie było w tej kłótni, gdzie wiesz, gdzie oni się kłócili o tę Nicole. I ona powiedziała coś tam. Jej się za bardzo to w nawyk wzięło, bo my sobie wymyśliłyśmy jako klauna Adriana i nawet żonglował. Fajnie było. I mamy też muzyczkę razem, to może dlatego. Nie, to ja myślę, że w ogóle Jarek też o tym zapomniał.
To była okay, chwila taka. A myślisz, że ten styl bycia Jarka, gdzie on sobie śmieszkuje, może być ich przeszkodą za jakiś czas? Że może ich gdzieś tam poróżnić, bo Zuza raczej nie jest taka rozrywkowa, a Jarek jest bardzo rozrywkowy i on lubi sobie pożartować. Czy twoim zdaniem to gdzieś tam może być problemem w przyszłości ich? Może być, ale nie musi, bo oni się tak fajnie dopełniają i Zuza też wcale nie jest taką osobą, myślę, super spokojną. Po prostu więcej czasu jej potrzeba, ale pokazuje pazurki, bo nieraz zaskoczyła mnie z jakimś tekstem czy czymkolwiek, tylko pozytywnie oczywiście. A pamiętasz jakiś taki tekst z Zuzy, który cię zaskoczył? Ciężko, bo dużo się działo i ciężko jest mi tak, to były zazwyczaj takie wyrywkowe teksty, jak ktoś z kimś rozmawiał, a ona nagle z powagą mówiła coś, czego się nikt nie spodziewał, ale nie, ja myślę, że oni się fajnie dopełniają i może to być problem, ale ona go wyluzuje, a on ją będzie rozkręcał fajnie. No i trzymajmy za nich kciuki, chodźmy do drugiej pary, czyli do Asi i Rafała. Szwagra. Co jest największą siłą, twoim zdaniem? Największą siłą? No, tej pary. Ale mi dałeś pytanie. Przyjaciółka wyszła z Wyspy Miłości, to trzeba ją o wszystko wypytać. Oh my gosh. Od nich wieje taką stabilnością, że faktycznie może to pójść w ten pozytywny rytm nawet po programie. Tak mi się wydaje, bo oni są już dla mnie taką parą, że jakby się rozstaje, to ja nie wiem, co ja ze sobą zrobiła. To takie fajne patrzeć na to, no. No i tam jest... Nazywam go szwagrem, więc... Że oni chyba są teraz już pozamykani na poznawanie innych osób, nie? Że oni tylko ze sobą. Tak, myślę, że tak. Wiadomo, Asia... jest taką zabawną dziewczyną, ona się ciągle uśmiecha i czasami sobie żartujemy i Rafał się trochę o to obraża, jak tam rozmawiamy o tam innych typach. On tak czasami myślałam, że tak trochę zwątpiewa, czy on jest faktycznie jej typem. Ale to nie zawsze jest u nas kobiet tak, że my mamy określony typ i w niego idziemy, bo ja nawet tak miewałam w życiu, że w ogóle totalnie nie mój typ, a byłam zakochana raz, więc... Czyli to, że Rafał nie jest łysy, nie jest przeszkodą? Nie, totalnie nie. I o Boże, nikt nie ścina nigdy włosów, bo już mu to mówiłam. To ja też mu to powtórzę, jak będę z nim rozmawiał. Hasło przewodnie Love Island to spodziewaj się niespodziewanego. Jest coś takiego jak Casa Amor. Jak myślisz, kto prędzej by poszedł w bok z tej pary? Asia czy Rafał? Nikt oczywiście. No oczywiście wiemy, ale jeżeli miałabyś wskazać, to kogo byś była bardziej niepewna? Nie mam pojęcia. Pamiętam. Czyli wstrzymujesz się od odpowiedzi? Nie, w ogóle udajmy, że nie było tego pytania. Dobrze, to tutaj postawmy kropkę i chodźmy do tej wisienki na torcie, bo ty w ogóle byłaś też w parze z Danem. No już ludzie o tym zapomnieli, ale ja o tym pamiętam. Jak ty wspominasz ten czas? No ty zapomnij, ja też zapomniałam. Nie no, jak chcę przypominać wszystkim, że coś takiego miało miejsce. Jak wspominam, ogólnie bardzo dobrze, bo jakby nie patrzeć, nie mieliśmy za bardzo okazji rozmawiać ze sobą tak typowo o jakichś ważniejszych rzeczach wcześniej niż będąc w parze. No bo wiadomo, on wcześniej był w relacji z Emi, później miał ten swój depresyjny stan, misz masz emocji i też nie był zbyt rozmowny. I faktycznie dopiero poznaliśmy się od tej innej strony będąc w parze, więc dobrze wspominam. Jakkolwiek się to nie skończyło, to i tak pozytywnie. To co tam się wydarzyło, że nie poszło dalej? Która strona była zablokowana? Że nie poszło dalej? No on zjadł śniadanie i wrócił z Patrycją. No tak. Zmienił zdanie po prostu. Dyskwalifikowana? Że nie dało rady walczyć dalej? No ja nie jestem typem osoby, która ja będę go goniła i tak dalej. No rozmawialiśmy przed jego randką w bąbelkach.
o tym, co jest faktycznie między nami, czy my po prostu ze sobą rozmawiamy, jesteśmy w parze i z braku laku to tak wygląda, czy faktycznie on się chce skupiać na jednej osobie i ja też mam się skupiać na jednej, no to stwierdził, cytuję, nie no, poznaję cię dalej. Więc za bardzo też nie wiem, co to miało znaczyć. Moja głowa sobie wykreowała tą odpowiedź jako no poznaję cię dalej, więc no jakby skupiam się teraz na tobie. Z randki wrócił z Patrycją, też zawsze chciał ją w jakiś tam sposób poznać, nie zdążył. A wróciła z nową energią, powie w świeżości, jak on to mówi, a oni to lubią, więc co ja mam za nim biegać i mówić coś jeszcze, no po co? A jeżeli Patrycja by się nie pojawiła, to poszłoby to dalej? Myślisz, że bylibyście teraz szczęśliwą parą na Love Island? Czy coś by was rozbiło? Nie, myślę, że każdy powiew świeżości by to rozbił. Czyli mogłabyś drżeć cały czas o każdy powiew świeżości? Znaczy, inaczej, też bym... ja miałam takie z tyłu głowy przeczucie, że bym nie umiała się zaangażować w niego w 100%, bo wiedziałabym, że on stabilny emocjonalnie za bardzo nie jest. Ale rozmawiało nam się fajnie przez ten czas. Ty gdzieś, już po raz kolejny powiem, byłaś przyjaciółką dziewczyn. Patrycja się z tobą żegnała. Wspominałaś jej o tym, że no Dan lubi powieść świeżości, dziewczyno, uważaj? Był taki moment, gdzie śpiąc razem zapytała się mnie, czy można mu ufać i jak ja na to patrzę, ale stwierdziłam, że nie chcę jej tak właśnie napastować takimi negatywami na niego i odstraszać, bo myślę, że każdy powinien na sobie zawsze, lepiej to wychodzi dla każdego, jak na sobie to przeżyje. I ja też jakby zaryzykowałam, chociaż wiedziałam, że to będzie złe, więc... Najlepiej jak ona sama pozna. Ty nie postanowiłaś uchronić koleżanki. Ona wie, jakie ogólnie jest o nim zdanie. Tam nieraz słyszała nasze rozmowy wśród dziewczyn, bo przecież siedziała z nami i tak dalej. Więc ona doskonale wie, jaką on jest osobą. Po co jej jeszcze wbijać te szpileczki? Może z nią będzie inaczej. Też nie wiadomo, nie? A jakie wy miałyście zdanie o przyjaźni Adriana i Dana? Romans, oni są super zmaczowani w całej tej willi. No tak, ale czujesz, że to jest szczera przyjaźń? No nie do końca. To gdzie nie ma szczerości? Po której stronie? Myślę, że to jest taki bromans i super relacja willi. Myślę, że poza raczej by to nie przeszło w takim normalnym życiu. No i oni też znaczy też nie wiem, jak wyglądają rozmowy między nimi, jak ja ich nie słyszę, ale myślę, że nie do końca to jest szczere. Ale ze strony Dana, czy ze strony Adriana? Myślę, że obu. Dobra, bo wróćmy jeszcze trochę pamięcią do tego, jak Dan wywierał wpływ na Adrianie co do Emi. Zauważyłaś to? Dan popsuł relacje Emi i Adriana? No na pewno nie był zadowolony. No tak. To trzeba przyznać. Ale ja też za dużo nie wiem o ich sytuacji, bo było 10 tysięcy wersji chociażby ich randki i też nie wiadomo, czy Adrian szczerze faktycznie mówił jej, jak byli sami, czy szczerze mówił chłopakom, bo myślę, że tutaj było... to te różnice wersji, bo przy Danie też mu pewnie ciężko było powiedzieć, może faktycznie, że ona mu się podoba. Też nie wiadomo, czy ona mu się podobała z drugiej strony, czy to było tylko takie na przetrzymanie. Ciężko stwierdzić. Na pewno ona się bardzo cieszyła, bo nigdy nie widziałam jej tak szczęśliwej, jak z powrotu jej randki z Adrianem. Nawet z Danem nie widziałam jej takiej szczęśliwej. No i Dan tam, wiesz, pociągnął za sznurki, no i niestety popsuł tę miłość. Tak ci powiem po koleżeńsku. Trzeba dooglądać. No dobra, moja droga, widzę, że dużo masz do nadrobienia. Ojej, bardzo dużo. Dużo nie słyszałaś. Wracaj do Polski, zasiadaj przed Polsat Box Go i oglądaj. Będziesz zdziwiona. Oh my God, będę.
No i wkurwiona chyba. Nie, no ja nie wiem, nie wiem jaka to tam nie, będzie. Nie, no nie. Daj znać, nie. daj nam znać, jakie emocje ci będą towarzyszyły podczas oglądania. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, wracaj do Polski, no i chłopaka ci życzę w przyszłości, takiego poukładanego. No nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Trzymaj się, pa! Pa!